Misja ewakuacyjna. Rząd Francji ewakuował 330 osób. Groziło im niebezpieczeństwo. Francja ewakuowała z Afganistanu ponad 300 osób. Francja ewakuowała z Afganistanu 258 Afgańczyków, a także 11 Francuzów i około 60 Holendrów oraz kilkadziesiąt osób z nimi powiązanych, poinformował w piątek francuski minister spraw zagranicznych. Francja zorganizowała misję ewakuacyjną w Afganistanie, zabierając 258 Afgańczyków, którzy pracowali jako dziennikarze lub byli zatrudnieni przez francuskie siły zbrojne, a także 11 Francuzów i około 60 Holendrów oraz kilkadziesiąt osób z nimi powiązanych, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Agencja TPA poinformowała, że rząd Francji ewakuował z Kabulu około 330 osób. W wydanym oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że operacja została zorganizowana z pomocą Kataru. Prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z częścią gabinetu jest od piątku z dwudniową wizytą w rejonie Zatoki Perskiej. Wizytę rozpoczął od Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a następnie udał się do Kataru. W sobotę będzie w Arabii Saudyjskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypominało w oświadczeniu, że od upadku Afganistanu i jego stolicy Francja ewakuowała około 400 Afgańczycy i 110 Francuzów.